Wir wollen einen Abschnitt lesen aus Markus 14. Przeczytamy Słowo Boże z Ewangelii Marka 14. Vers 12 bis 16. Marek 14 od wiersza 12 do 16. A w pierwszy dzień przaśników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego: gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im: idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi? A on pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. Wir haben gesungen, dass wir am schönsten Tag hier nieden, das ist der erste Tag der Woche. Śpiewaliśmy o tym, że jesteśmy zebrani tutaj w tym przepięknym dniu, to jest pierwszy dzień tygodnia. Zu dem Namen des Herrn hin versammelt sind. Że jesteśmy zgromadzeni tutaj do imienia Pana Jezusa. Wir haben dann auch noch eine Strophe gesungen, die den Wert des Wortes Gottes beinhaltet. A następnie śpiewaliśmy jedną zwrotkę, która podkreśla wartość Słowa Bożego. Wir haben jetzt eine Stelle gelesen, wo das Wort Gottes uns etwas sagt über dieses Zusammenkommen zum Namen des Herrn. I teraz przeczytaliśmy miejsce, które nam mówi coś na temat tego zgromadzenia do imienia Pana Jezusa. Und wir können diesen Abschnitt nur deshalb so verstehen, weil uns der Heilige Geist Licht gibt über die Worte, die der Jesus gesprochen hat. I tylko dlatego możemy ten fragment Słowa Bożego w taki sposób rozumieć, ponieważ Duch Święty daje nam światło na słowa Pana Jezusa, które On kieruje tutaj. Das hat der Jesus selbst im Johannesevangelium gesagt. Pan Jezus sam to powiedział w Ewangelii Jana, dass wenn der Heilige Geist gekommen sein würde, że gdy Duch Święty przyjdzie, er uns alles lehrt, was der Jesus den Jüngern gesagt hat. To on wszystkiego będzie uczył tego, co Pan Jezus wcześniej mówił uczniom swoim. Und in diesem Licht wollen wir jetzt diesen Abschnitt betrachten. I teraz w tym świetle tego Ducha chcemy rozważyć ten fragment słowa. In Lukas 12 haben wir dieselbe Begebenheit. W Ewangelii Jana, przepraszam, w Ewangelii Łukasza 12 mamy opisaną tę samą okoliczność. Przepraszam, 22. Łukasz 22. I tutaj mamy coś jeszcze więcej napisane. Was in Markus 14 nicht steht. Coś, czego nie ma w Ewangelii Marka 14 rozdziale. In Lukas 22 steht noch vorher in Vers 8. Mianowicie w Łukasza 22 jeszcze w 8 wierszu jest napisane przedtem, dass der Herr Jesus Petrus und Johannes beauftragt hatte, że Pan Jezus zlecił Piotrowi i Janowi, das Passa zu bereiten, aby przygotować wieczerzę paschalną. Und daraufhin fragen diese beiden Jünger jetzt den Herrn: wo willst du, dass wir das tun? I dopiero jak otrzymają, mówią to zlecenie od Pana, to ci dwaj uczniowie zwracają się z pytaniem do Pana Jezusa: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali? Also noch einmal, sie hatten den Auftrag, es zu bereiten. A więc jeszcze raz, oni posiadali zlecenie od Pana, aby to przygotować, wussten aber nicht wo. Ale nie wiedzieli gdzie. Das übertrage ich jetzt auf uns. I to właśnie, tę myśl chciałbym teraz przenieść na nas. Wir haben auch
den Auftrag zusammenzukommen als Versammlung. My również od Pana posiadamy to polecenie, by zgromadzać się jako zgromadzenie. Und es entsteht heute die Frage, wo kommen wir zusammen? I dzisiaj jest bardzo powszechne pytanie, gdzie? Gdzie mamy się zgromadzać? In einer großen deutschen Stadt. W wielkim niemieckim mieście gibt es ca. 150 christliche Zusammenkünfte. Jest około 150 różnych chrześcijańskich zgromadzeń. Das ist zum Weinen. Można nad tym zapłakać jedynie. Im Anfang der Geschichte der Kirche. Na początku historii chrześcijaństwa kamen die Gläubigen alle an einem Ort beisammen. Wszyscy wierzący zgromadzali się na jednym miejscu. So soll es auch bleiben. Tak też miało pozostać. Aber es ist nicht so geblieben. Ale niestety nie pozostało tak. Jetzt entsteht vor allem die Frage für Leute, die sich bekehren. I dlatego takie pytanie, ono szczególną wagę ma dla tych ludzi, którzy się dopiero co nawrócili. Wo sollen wir hingehen? Dokąd? Dokąd mamy iść? Das ist eine Frage, die in den letzten Jahren auch in unserer Mitte sehr aktuell geworden ist. To jest pytanie, które w ostatnich latach również pośród naszych szeregów stało się bardzo aktualne. Darf ich einmal fragen? Czy mogę zapytać? Warum kommst du hier in diesem Saal zusammen mit den Geschwistern? Dlaczego tu się zgromadzasz akurat z pozostałymi wierzącymi w tej sali? Ich könnte mir denken, dass es hier in Orzeszu oder Umgebung. Mógłbym sobie wyobrazić, że tutaj w Orzeszu albo w okolicy. Auch noch andere Orte gibt, wo Gläubige zusammenkommen. Są też inne miejsca, w których zgromadzają się wierzący. Stimmt das? Czy zgadza się? Oczywiście. Warum geht man nicht dorthin? Dlaczego nie idziemy tam? Was würdest du antworten? Co byś odpowiedział? Wenn jemand dich fragt, ein Nachbar oder ein Arbeitskollege, gdyby ktoś ci zadał takie pytanie, może sąsiad, może kolega w pracy, oder ein Schulfreund, albo kolega z ławki szkolnej, warum gehst du in diesen Saal hier? Dlaczego idziesz tu, do tej sali? Was würdest du ihm antworten? Co byś mu odpowiedział? Was hättest du gesagt? Co byś powiedział? Weil hier ein Bruder auch hingeht? Dlatego, że tu idzie też jeden brat, którego dobrze znam? Oder dein Vater? Albo może twój ojciec? Was kannst du noch sagen? Ty tutaj możesz jeszcze to powiedzieć. Aber du nicht mehr. Ale ty tam nie. Ein 18-19-jähriger sagt, mein Papa geht da hin, da gehe ich auch hin. 18-19-letni chłopak może powiedzieć, mój ojciec tam idzie, tato, i dlatego ja też idę z nim. Das ist zu wenig. Ale to jest za mało. Und deshalb müssen wir auch heute fragen. I dlatego musimy również i dzisiaj zapytać. Wen fragen? Kogo? Den Herrn fragen. Pana. Wo willst du, dass wir hingehen? Dokąd ty chcesz, abyśmy poszli? In Johannes 4. Jana 4. Kennt das ihr alle? Da gab es eine Frau und den Herrn Jesus, die da zusammen waren. Znacie to wszyscy. Tam była pewna niewiasta i Pan Jezus, którzy naraz zeszli się, spotkali się razem. Und dann fängt die Frau eine Diskussion an über den Platz der Anbetung. I tam ta kobieta rozpoczyna dyskusję na temat miejsca uwielbiania Boga. Und sie sagt, unsere Väter sagen, Gerizim ist der Ort. I powiada tak. Nasi ojcowie mówią, że ta góra Gerizim, ona jest tym miejscem właściwym. A wy, Żydzi, mówicie, Jerozolima jest tym miejscem. Ta sama mowa, ona również i dzisiaj jeszcze. Wy mówicie, my mówimy. Pan Jezus musi jej powiedzieć, wy niestety nie macie racji. Ihr betet an und wisst nicht was. Bo wy czcicie to, czego nie znacie. Wir beten an und wissen was. My czcimy to, co znamy, wiemy, damals co czcimy. War Jerusalem der von Gott erwählte Ort. W tamtym czasie Jeruzalem było tym od Boga wybranym miejscem. Und es gab keinen zweiten Ort. Nie było drugiego miejsca. Aber dann spricht er von einer Zeit.
Ale mówi Pan Jezus natychmiast zna to o pewnym czasie, die kommen würde, który przyjdzie, wo man nicht mehr in Jerusalem und überhaupt nicht in Gerizim anbeten würde. Gdzie będzie się uwielbiać Boga nie na górze Gerizim w ogóle, ani też w Jerozolimie, gdzie do tej pory to czyniono. Und dann gibt der Herr eine Antwort. Pan Jezus daje odpowiedź. Ten Satz habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen. To zdanie ja sobie podkreśliłem w mojej Biblii. Da sagt er, Frau, glaube mir. Pan Jezus powiedział, niewiasto, wierz mi. Und ihn müssen wir fragen. Dlatego Jego musimy zapytać o to. Und dann kommt auch die richtige Antwort. I wtedy uzyskamy od Niego właściwą odpowiedź. Die Jünger hätten doch ganz anders überlegen können. Uczniowie mogli rozważyć sobie ten temat po swojemu, zupełnie inaczej. Sie hätten doch sagen können, oni mogliby powiedzieć, wir überlegen mal. Pomyślimy nad tym. Wir sind doch mit dem Herrn schon da gewesen und da gewesen, vielleicht im Haus der Martha und Maria, das wäre doch gut. Byliśmy w różnych miejscach z Panem, to tu, to tam, może w domu Marii i Marty. To wydaje nam się, że byłoby właściwym miejscem. Da hat es dem Herrn doch bestimmt gut gefallen. Tam na pewno Panu Jezusowi się dosyć podobało. Da machen wir das. Tam to zrobimy. Nein, haben sie nicht gesagt. Ale tak nie powiedzieli. Es gibt auch heute viele Überlegungen. Jeszcze i dziś jest wiele, wiele rozmyślań nad tym tematem. Die einen sagen, da ist ein schöner Raum. Jedni mówią, o, tu jest piękne miejsce, piękne pomieszczenie. Ich freue mich über einen schönen Raum. Ja mam radość, gdy widzę wasze piękne pomieszczenie. Ich kenne das ja noch von früher. Znam to, jak to wyglądało wcześniej. Oder die anderen sagen, da wird so schön gesungen. Albo inni mówią, o, tam to się pięknie śpiewa. Oder das sind so viele. Albo inni mówią, a tam to jest wielu, rzeczywiście. Woanders sind nur drei oder vier. A gdzie indziej tylko tych trzech albo czterech. Und da sind die Geschwister so lieb und da anders sind sie gar nicht so lieb. A tam są bracia i siostry tacy mili, a w innym miejscu nie za bardzo nam się to podoba, nie są tacy mili. Und deshalb gehe ich dahin oder dorthin. I z tego powodu wybieram to miejsce, idę tam lub tam. Das ist nicht das Kriterium. Ale to nie są kryteria. Nein, wo willst du, dass wir bereiten? Nie, pytanie, jakim się zwracamy do Pana, gdzie Ty chcesz, abyśmy to przygotowali? Übrigens ist diese Frage, was willst du oder wo willst du? Immer richtig. Poza tym na marginesie można powiedzieć to pytanie, czego ty chcesz, Panie? Gdzie ty chcesz? Ono zawsze jest właściwe. Ich nenne mal zwei Stellen aus dem Kopf. Chciałbym wymienić dwa miejsca z głowy. In Hohelied 1. W Pieśni nad Pieśniami 1. Da fragt die Braut, wo weidest du? Tam pyta oblubienica, gdzie pasiesz? Wo lässest du Lager na Mittag? Gdzie ty spoczywasz tym obozem w południe? Dann bekommt sie auch eine wunderbare Antwort. Ona otrzymuje wspaniałą odpowiedź. Und sagt der Bräutigam zu ihr, tam oblubieniec mówi do niej, wenn du es nicht weißt, du schönste unter den Frauen, jeżeli tego nie wiesz, ty najpiękniejsza wśród kobiet, dann geh hinaus, wyjdź den Spuren der Herde nach, i idź po śladach trzody. Und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Herden. I twoje koźlęta paś tam, gdzie mieszkają pasterze. Unsere Kinder sollen auch den Platz kennen. Nasze dzieci też mają poznać to miejsce. Hineinwachsen. Mają wrosnąć w nie. Eine persönliche Überzeugung gewinnen. I ostatecznie pozyskać osobiste przekonanie co do miejsca. Und in Johannes 1. Jana 1, 38 wiersz. Da fragen die zwei Jünger des Johannes, tam dwóch uczniów Jana Chrzciciela zadaje pytanie. Wo hältst du dich auf? Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Und sagt der Jesus, kommt und seht. A Pan Jezus do nich mówi, chodźcie, zobaczycie. Und dann sind sie gekommen. Wtedy przyszli. Was haben sie gemacht? I co uczynili? Die blieben bei ihm. Pozostali przy nim. To jest miejsce. Vielleicht denkst du, może ty myślisz, ich muss nicht mehr fragen. Ja już nie muszę pytać. Ich weiß, wo der Platz ist. Ja wiem, gdzie to miejsce jest. Das ist schön, ich freue mich. Cieszę się, jeżeli wiesz.
Und doch müssen wir immer noch fragen, a jednak musimy wciąż na nowo zadawać sobie to pytanie. Auch wenn wir meinen, ihn zu kennen, także jeżeli myślimy, że znamy to miejsce, warum gehe ich ihn wirklich? Dlaczego? Dlaczego idę na to miejsce? Jetzt noch einmal. I jeszcze raz. Ein jeder von uns braucht eine persönliche Überzeugung von dem Weg. Każdy z nas potrzebuje posiadać osobiste przekonanie co do drogi, jaką idzie. Wenn wir sie nicht haben, jeżeli nie mamy tego przekonania, besteht die große Gefahr, to istnieje wielkie niebezpieczeństwo, dass wir irgendjemand folgen, an dem wir uns bisher orientiert haben. Że pójdziemy w któregoś dnia za kimś, po kim się orientowaliśmy do tej pory. Und wenn es jetzt um erwachsene Kinder geht, a jeżeli teraz chodzi o dzieci, które stały się dorosłe, dann ist dein Vater keine Garantie für den richtigen Weg. To muszę powiedzieć, że twój ojciec nie jest żadną gwarancją poprawności drogi. Ihr braucht eine eigene Überzeugung. Wy potrzebujecie swoje własne przekonanie. Und jetzt spreche ich zu den Vätern. Teraz chciałbym powiedzieć coś do ojców. Wir my brauchen auch eine persönliche Überzeugung. My, ojcowie, potrzebujemy również osobiste przekonanie posiadać na ten temat. Damit wir nicht unseren Kindern folgen, auf einen falschen Weg. Abyśmy czasami nie poszli za swoimi dziećmi fałszywą drogą. Und wir Männer, a my, mężowie, wir brauchen auch eine Überzeugung. My też potrzebujemy posiadać przekonanie. Warum? Dlaczego? Damit wir nicht unseren Frauen folgen, abyśmy czasami nie poszli za naszymi żonami, gdy one pójdą fałszywą drogą. Lata, które minęły, aż nadto dobrze tego dowiodły, że wszystkie te wymienione przeze mnie przypadki praktycznie miały miejsce. Pan Jezus daje odpowiedź. Bevor ich auf die Antwort eingehe, noch eine kleine Bemerkung zu der Frage der Jünger. Ale zanim jeszcze dokładniej przyjrzymy się tej odpowiedzi, to chciałbym pewną uwagę do pytania uczniów powiedzieć. Ich habe das Wort lange übersehen. Długo przeoczałem to słowo. Aber sie sagen, ale oni mówią, damit du das Passa essen kannst. Abyś ty mógł spożyć Paschę. Sie sagen nicht, damit wir es essen können. Oni nie mówią o sobie, abyśmy my mogli spożyć Paschę. Z tego uczymy się czegoś. Es geht gar nicht zuerst um uns. Nie chodzi wcale w pierwszej kolejności o nas. Es geht um ihn. Chodzi o Niego. Der Jesus will mit uns das Passa essen. Pan Jezus jest tym, który chce z nami spożyć Paschę. Albo inaczej byśmy to powiedzieli. Er will mit uns zusammenkommen. On chce z nami się zgromadzić. Es geht immer zuerst um ihn. Zawsze i zawsze chodzi po pierwsze o Niego. Und wenn wir das gut verstanden haben, jeżeli to dobrze pojęliśmy, dann fragen wir nicht zuerst danach, ob wir Segen bekommen, to nie pytamy w pierwszej kolejności o to, czy otrzymaliśmy błogosławieństwo. Sondern fragen wir, ob seine Rechte gewahrt werden. Tylko pytamy, czy jego prawa, jego oczekiwania zostały zaspokojone. Wiecie, błogosławieństwo można w różnych miejscach, wszędzie otrzymać. Fakt, że otrzymujemy błogosławieństwo, jeszcze nie jest żadnym dowodem co do poprawności miejsca, na którym się znajdujemy. Wir können Gott nicht vorschreiben, wo und wann er segnen soll. My nie możemy Bogu dyktować, gdzie i jak on ma błogosławić. Er kann Segen geben, wo er will und wann er will. On może dać błogosławieństwo, gdzie chce i jak chce. I kiedy chce, przepraszam. A wir fragen, ob der Herr zu seinem Recht kommt. Ale my zadajemy sobie inne pytanie, czy prawa Pana Jezusa zostały spełnione. Und dann gibt er die Antwort. Pan Jezus daje odpowiedź. Und diese Antwort gibt er heute immer noch. Er gibt keine andere, immer dieselbe. Pan Jezus daje zawsze tę samą odpowiedź, również i dziś. Geht in die Stadt. Idźcie do miasta. Und da wird euch ein Mensch begegnen. Tam spotkacie człowieka, der einen Krug Wasser trägt.
który niesie dzban wody. Und diesem folgt. Za nim idźcie. Der Mensch, der hier erwähnt wird, ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Ten człowiek, który tutaj jest wymieniony, jest obrazowym przedstawieniem Ducha Świętego. Und der Krug Wasser, den trägt, ist ein Bild von dem Wort Gottes. A ten dzban wody, który on niesie, jest obrazowym przedstawieniem Słowa Bożego. Und jetzt haben wir drei göttliche Wegweiser. A więc mamy trzech Bożych przewodników na tej drodze. Jeden Jezus selbst. Pana Jezusa samego. Den Geist Gottes. Ducha Świętego. Und das Wort Gottes. I Słowo Boże. Und diese drei. I tych trzech. Leiden uns übereinstimmend an den richtigen Ort. Tych trzech działających w absolutnej jedności prowadzi nas na to poprawne miejsce. Und diese drei sind nie im Widerspruch zueinander. Tych trzech nigdy nie stoi wobec siebie nawzajem w sprzeczności. Ich kann niemals sagen, ja nigdy nie mogę powiedzieć, der Heilige Geist hat mich geleitet, Duch Święty mnie prowadził, wenn ich etwas tue, das gegen die Bibel ist. Jeżeli cokolwiek czynię, co jest przeciwko Biblii. Das gibt es nicht. Nie ma czegoś takiego. Beispiel. Przykład. Liebe junge Bruder. Mili młodzi bracia. Du kannst nie sagen. Nigdy nie możesz powiedzieć. Der Heilige Geist hat mir dieses ungläubige Mädchen gezeigt. Das soll meine Frau werden. Duch Święty wskazał mi tą niewierzącą dziewczynę, że ona ma być moją żoną. Warum macht der Heilige Geist das nicht? Dlaczego Duch Święty czegoś takiego nigdy nie uczyni? Bo to zwraca się przeciwko klarownemu miejscu w Słowie Bożym. 2 Koryntów 6. Jaka społeczność jest między światłem i ciemnością? Jaki dział ma wierzący z niewierzącym? A więc odpowiedź jest jedna. Nie ma działu. To był jeden z przykładów. Jetzt kommt ein wunderbarer Gedanke hinzu. I teraz przychodzi nam, dochodzimy do pewnej cudownej myśli. Wir möchten doch gern im Blick auf unser Zusammenkommen in Übereinstimmung sein mit der Wahrheit, von der wir auch gesungen haben. Jeżeli chodzi o nasze zgromadzanie się, chcemy przecież być zgodni z prawdą, o której śpiewaliśmy. Wir möchten doch nicht das tun, was nicht der Wahrheit entspricht. Nie chcemy przecież zasadniczo czynić tego, przepraszam, co sprzeciwia się prawdzie słowa. Jetzt kommen wir zu einer Übereinstimmung. A więc dochodzimy do pewnej zgodności. Denn der Herr Jesus, ich habe von drei Hilfsmitteln gesprochen. Ja mówiłem o trzech tych czynnikach pomocniczych. Der Jesus ist die Wahrheit. Pan Jezus jest prawdą. Johannes 14, ich bin die Wahrheit. Jan 14 mówi, ja jestem prawda. Der Heilige Geist ist die Wahrheit. Erster Johannesbrief, der Geist ist die Wahrheit. Pierwszy list Jana mówi nam, Duch jest prawdą. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit. Johannes 17. I Słowo Boże jest prawdą. Jana 17 rozdział. Und diese drei Wegweiser sind übereinstimmend. I tych trzech przewodników w drodze działa w całkowitej jednomyślności. Und diesen wir folgen wir. I w tą drogą możemy iść. Und dann kommen wir an den richtigen Ort. Wtedy dojdziemy na pewno na właściwe miejsce. Nicht nie da się w ogóle inaczej. Wenn wir ihnen folgen. Jeżeli idziemy za nimi, to tam dojdziemy. Dann heißt es, und wo irgend er hineingeht, wer? Der Mann mit dem Wasserkrug. A więc Pan mówi, gdziekolwiek on wejdzie, kto? Ten mąż z tym dzbanem wody. Und wo geht er hinein? A gdzie on wchodzi? Was meint ihr? Jak myślicie? Er geht nur da hinein. On tylko tam wejdzie, wo man ihm, dem Heiligen Geist, alle Möglichkeiten gibt, zu wirken. Gdzie jemu, Duchowi Świętemu, da się wszelkie możliwości, aby w swobodzie działał. Und wo man sie ihm nicht gibt. A tam, gdzie mu się tej swobody nie da, da geht er nicht hinein. On tam nie wejdzie. Ich war ja schon öfters bei euch in Orzeszu. Ja byłem już wielokrotnie u was w Orzeszu. Ich hab noch nie da vorne damals in dem alten Flur ein Anschlagtafel gesehen. Nigdy w waszym tam przedpokoju, jak to się wcześniej zgromadzaliście, nie widziałem takiej tablicy.
wo drauf steht, am nächsten Sonntag spricht Bruder X, am anderen Sonntag Bruder Müller, am dritten Sonntag Bruder Friedrich. Gdzie byłoby napisane, dabei Kolosa 1, Filipa 3, Efeza 4. Gdzie byłoby napisane, że w tą niedzielę mówi ten brat, w drugą następny, w trzecią następny, a obok miejsca ze Słowa Bożego, na których, które będą tematem przewodnim tych wystąpień. Habe ich noch nie gesehen. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Habe ich auch nicht erwartet. Bracia, ale nawet tego od was nie oczekiwałem. Haben wir mal überlegt, wie wertvoll das ist, dass wir einfach zusammenkommen? Czy kiedyś rozważaliśmy to, jak wartościową rzeczą jest, że tak się zgromadzamy? Ohne Reglementierung. Bez takich ustaleń. Keiner weiß, wie die Stunde beginnt. Nikt nie wie dokładnie, jak rozpoczyna się godzina. Und es funktioniert. I to działa. Warum? Dlaczego? Weil der Heilige Geist wirken kann, wie er will. Dlatego, że Duch Święty może działać tak, jak chce. Danken wir mal für diese Wahrheit. Czy dziękujemy za tę prawdę? Das gibt es fast nicht mehr im christlichen Lager. Jeżeli chodzi o chrześcijański obóz w ogólności, patrzywszy na tę ziemię, prawie tego już nie ma. Alles ist organisiert? Wszystko jest zorganizowane przez wer człowieka. Ist erste Lied vorschlägt, wer betet? Kto będzie się modlił, kto poda pierwszą pieśń? Wer sprechen darf? Kto może mówić? Und worüber? I na jaki temat? Und dann wird der Vortrag ausgearbeitet. Opracowuje się całe wystąpienie. Man hat ja paar Wochen Zeit. Man weiß ja schon, wenn man dran kommt. Wiadomo, kto w kolejności teraz będzie daną niedzielę i trzy tygodnie ma się czasu na to, żeby Wtedy pojawia się karteczka w Biblii. Alles schön ausgearbeitet, Einleitung. Wszystko pięknie opracowane, ładnie, z ładnym wprowadzeniem. Mittelteil. Z treścią tego wystąpienia, to ein znaczy rozwinięciem. Ein schöner Schlussakkord. I piękny akord na zakończenie. Alles klatscht, wunderbar. I wszyscy klaczą, klaszczą i mówią bardzo pięknie. Wollen wir das? Chcemy tego? Nein. Nie. Wir kommen einfach zusammen. My chcemy tak zgromadzać się w prostocie i czekać na to, jak Duch Święty to pokieruje. Vielleicht magst du jetzt denken. Możesz myśleć w tym momencie. War doch heute ganz klar. Dzisiaj było to całkiem jasne. Dass du aufstehst. Że było dla ciebie jasne, że to ty masz wskazać. Deshalb bist du auch noch mitgekommen. Deshalb bist du auch noch mitgekommen, um mich zu übersetzen. Dlatego przyjechał Jan też ze mną, bo miał tłumaczyć. Wiadomo było, ja będę mówił. War doch klar, oder? Było jasne czy nie? Es war nicht klar. Nie, nie do końca. War keine Pause? Nie było przerwy? Hätte nicht ein anderer auch aufstehen können? Czy nie czekaliśmy, że może ktoś inny ma słowo? Doch. Czekaliśmy. Und dann wären wir auch dankbar gewesen. I bylibyśmy też wdzięczni Panu, gdyby tak było. Der Heilige Geist benutzt, wen er will. Duch Święty używa tego, kogo chce. Und deshalb warten wir auch aufeinander. Dlatego właśnie czekamy jeden na drugiego. Und lassen ihm die Möglichkeit zu wirken. Aby dać jemu tą możliwość, by działał. Z tego powodu wcześniej też modlimy się o to, jak jesteśmy razem. Ja nie myślę tylko wcale, nie mam na myśli tego brata, który wstaje i głośno się modli. Ja myślę o modlitwie w naszych sercach, wszystkich. Hast du vorhin gebetet, als du auf deinem Stuhl saßt, als wir hier saßen? Hast du gebetet? Czy modliłeś się, gdy siedzieliśmy tutaj cicho na krzesłach? Er macht das geschieht, was du willst. Czy modliłeś się, Panie, daruj, aby to się działo, co jest wolą Twoją? Und für dieses Gebet geben wir auch Zeit und eben warten. I właśnie czas dajemy na tę modlitwę cichą. Czekamy. Und wenn der Heilige Geist da hineingegangen ist, i gdy Duch Święty wkroczy, dann kann man ihm dankbar folgen. Można wtedy w tym miejscu z wdzięcznością podążać za nim. Denn er geht an keinen falschen Platz. Bo on nigdy nie idzie na żadne fałszywe miejsce. Ich sage nicht, dass er woanders nicht wirkt. Ja nie mówię, że on nie działa na innym Versteht miejscu. Mich bitte nicht falsch. Nie zrozumcie mnie błędnie. Er kann wirken, wo er will. On może działać, gdzie chce. Aber die Frage ist, geht er hinein, wenn ihm nicht eingeräumt wird, zu benutzen, wen er will. Ale pytanie jest, czy on wejdzie tam,
gdzie nie daje mu się miejsca do tego, by on użył tego, kogo chce. Ich nenne mal ein Beispiel, das deutlich zu machen. Wymienię pewien przykład, aby to troszeczkę uzmysłowić nam lepiej. Wenn eine ungläubige Pastorin das Wort Gottes irgendwo predigt. Gdzie jakaś niewierząca pastorka głosi Słowo Boże. Das ist falsch. Jest to absolutnie fałszywa sprawa. Erstens ist sie nicht bekehrt. Wenn sie nicht bekehrt ist. Po pierwsze, jeżeli się nie nawróciła, to jest cały czas nienawrócona. Zweitens darf eine Frau nicht in der Öffentlichkeit predigen. Po drugie, według słowa niewiasta nie może otwarcie publicznie głosić słowa. Und trotzdem kann sich jemand bekehren, wenn er das Wort hört von ihr. A mimo tego ktoś może nawrócić się, słysząc to słowo z ust tej niewierzącej kobiety. Also es kann wohl Segen geben. A więc mimo to może zaistnieć błogosławieństwo dla kogoś. Ale to wcale nie czyni tej sprawy poprawną. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Person. In dem Haus, wo der Heilige Geist hineingegangen ist. Teraz przejdziemy do innej osoby. W tym domu, do którego wkroczył ten Duch Święty, da gibt es einen Hausherrn. Tam jest pewien gospodarz. Wer ist das? Kto to jest? Wer ist der Hausherr in der Versammlung? Kto jest gospodarzem w zgromadzeniu? Du sagst vielleicht jetzt der Jesus. Może byś powiedział od razu Pan Jezus. Aber hier ist es nicht der Jesus. Ale tutaj to nie jest Pan Jezus. Der Jesus war ja gar nicht mitgegangen, der war noch geblieben, wo er war. Pan Jezus w ogóle nie poszedł z nimi. Pan Jezus został na tym miejscu, gdzie był. Aber in dem Haus, wo jetzt der Heilige Geist hineinging, der Mensch mit dem Wasserkrug, da gab es noch einen Hausherrn. Ale tam, gdzie miał wejść ten człowiek ze zbanem wody, miał być gospodarz. Der Hausherr ist ein Bild von dem verantwortlichen Element in der Versammlung. Ten gospodarz jest obrazowym przedstawieniem tego odpowiedzialnego elementu za to miejsce w tym domu. Es gibt in jeder örtlichen Versammlung w każdym miejscowym zgromadzeniu Geschwister, die die Verantwortung übernommen haben und tragen vor dem Herrn. Są osoby, które przejęły od Pana odpowiedzialność i ponoszą nią za to miejsce. In allen sieben Sendschreiben, we wszystkich siedmiu listach do zborów, Offenbarung 2 und 3, w Objawieniu 2 i 3, schreibt Johannes an den Engel der Versammlung in Ephesus und so weiter. Jan pisze słowa aniołowi zgromadzenia w Efezie, aniołowi zgromadzenia tam i tam, i tam i tam, co, za każdym razem. Wer ist denn der Engel der Versammlung hier in Orzeszu? Kto jest tym aniołem zgromadzenia tu w Orzeszu? Kennst du den? Ich kenne den nicht. Nie znam, ja nie znam. Ty znasz? Nie wiem dokładnie, kto to jest. Das ist doch nicht eine Person. To nie jest jedna osoba. Das ist die personifizierte Verantwortung. To jest uosobione w ten sposób, uosobiona odpowiedzialność, ten element odpowiedzialny za to miejsce. I dobrze jest, jeżeli wielu jest na tym miejscu, którzy czują, że to zadanie do nich należy. I to duchowe przewodnictwo w zgromadzeniu nie posiada urzędowego autorytetu, to znaczy z urzędu, ale ci właśnie, którzy do tego się poczuwają, posiadają moralny autorytet w tym miejscu. Jest dobrze dla danego zgromadzenia, jeżeli ono jest prowadzone przez odpowiedzialnych w tym znaczeniu braci. Denn sie wehren dem Bösen. Dlatego, że oni sprzeciwiają się złemu, bronią. Und sie bewahren das Gute. I zachowują to, co dobre. Solche Führer wollen wir. Takich przewodników my chcemy mieć. Und dann wird dieser Hausherr, a więc dalej ten gospodarz, den beiden Jüngern Petrus und Johannes, tym dwóm uczniom, Piotrowi i Janowi. Jetzt kommen wir zu vier Punkten. Mamy te osoby i dochodzimy do czterech punktów. Er zeigt ihnen ein großes Gemach. Mianowicie, najpierw ten gospodarz pokazuje im obszerną, przestronną salę. Also erstens ist es groß. Po pierwsze, jest duża. Zweitens ist es oben. Po drugie, jest
na górze położona. Und drittens ist es mit Polstern belegt. Po trzecie, jest ma tam Ja, das glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Ma, Vers 14, 15. 14, 15 wiersz. 15. Ein großes. 15, ja. Wie steht vorbereitet. Da? Ist nicht groß. Doch. Und oben? Das, was da sie oben ist, ist auch, aber, ja, aber die Polster sehe ich nicht. Und fertig? Ja, ja, das ja, ist da. Tu chodzi, ja. Also, es ist nochmal, es ist groß. A więc najpierw, jest duża ta sala. Es ist oben. Jest u góry położona. Es ist in der Übersetzung, die ich habe, mit Polstern belegt oder hier bereitet. Może być przygotowana, tutaj w tym tłumaczeniu, które ja posiadam, tam były jakiegoś rodzaju miękkie poduszki, coś takiego. Und es ist fertig. Jest gotowa. Über die vier Punkte denken wir jetzt noch nach. O tych czterech punktach chcielibyśmy teraz porozmawiać, nad nimi porozmyślać. Es ist groß. Pierwsze, jest to pomieszczenie duże. Das bedeutet, dass jeder Gläubige dort seinen Platz hat. To znaczy duże, aby każdy prawdziwy wierzący tam miał swoje miejsce. Wir haben heute Morgen in diesem Brot, tutaj dzisiaj rano w tym jednym chlebie den einen weltweiten Leib gesehen. Widzieliśmy jedno ciało na całym świecie. Es ist in den letzten Jahren oft gesagt worden, w ostatnich latach często słyszało się takiego rodzaju wypowiedź, wir versammeln uns auf dem Boden der Absonderung, że zgromadzamy się na gruncie odłączenia. Ist das richtig? Czy to jest poprawne? Musisz jetzt nicht laut antworten. Nie musicie głośno odpowiadać. Das ist falsch. Ale powiem, to jest niepoprawne. Das ist falsch. Niepoprawne. Wir versammeln uns nicht auf dem Boden der Absonderung. Bo nie zgromadzamy się na gruncie odłączenia. Wir versammeln uns auf dem größtmöglich denkbaren christlichen Boden. My zgromadzamy się na najobszerniejszym, jaki sobie można w ogóle wyobrazić, chrześcijańskim gruncie. Das heißt auf dem Boden der Wahrheit von dem einen Leib. Mianowicie na gruncie prawdy o jednym ciele. Und das hat diese Wahrheit. Ta prawda hat unsere Vorväter im 19. Jahrhundert aus den kirchlichen kleineren Kreisen herausgeführt. Ta prawda naszych ojców przed nami z 19. stulecia jeszcze wyprowadziła z tych ciasnych kręgów kościelnych. Bruder Darby in England aus der englischen Hochkirche. Brata Darby na przykład w Anglii z kościoła anglikańskiego. Bruder Karl Brockhaus in Deutschland aus der protestantischen Kirche. Brata Karla Brockhausa w Niemczech z kościoła protestanckiego. Sie haben erkannt, wir sind hinter einer kleineren Umzäunung. Oni zauważyli, my jesteśmy jakby skryci za pewnym ogrodzeniem stworzonym przez kogoś. Und dadurch schließen wir alle anderen aus, die nicht zu diesem Kreis gehören. I w ten sposób, my niebiblijny sposób wyłączamy wszystkich innych, którzy się w tym ogrodzeniu nie znaleźli. Das ist nicht der Ausdruck des einen Leibes. To nie jest wyrazem tego jednego ciała. Und dann haben sie diesen Boden des einen Leibes betreten. I wtedy oni zapragnęli, aby wkroczyć na ten grunt tego jednego ciała. Daraus lernen wir. Uczymy się z tego, wir können nicht gleichzeitig, że nie możemy jednocześnie einer menschlichen, fleischlichen Gruppierung angehören. Nie możemy jednocześnie należeć do ludzkiego, ustanowionego z cielesnej woli człowieka ugrupowania, und der Wahrheit des einen Leibes Ausdruck geben. A z drugiej strony jednocześnie dawać wyraz jedności ciała Pana tutaj na ziemi. Die eine Mitgliedschaft jedna przynależność ist die Gliedschaft der Teilnahme an dem einen Leib aus. Uniemożliwia jednoczesne bycie członkiem tego drugiego. Ist das nicht ein wunderbarer Platz? Czyż to nie jest wspaniałe miejsce? Wen haben wir heute Morgen in diesem einen Brot gesehen? Kogo widzieliśmy dzisiaj rano w obrazie tego jednego chleba? Nur die wenigen, die hier zusammenkommen? Tylko tych niewiele dusz, które tutaj się zgromadzają? Das wäre ein sektierischer Gedanke. Gdyby tak było, to byłaby to zaiste sekciarska myśl. Nein, wir müssen alle erlöst auf der ganzen Erde in diesem Brot sehen. Nie,
My musimy widzieć w tym jednym chlebie wszystkich prawdziwych wykupionych na całej ziemi. Po drugie, ta sala, ona była położona u góry. To znaczy, Pan Jezus podnosi nas w tych zgromadzeniach ponad te ziemskie okoliczności. Teraz mógłbym Ciebie zapytać, miła siostro. Nigdy tego nie przeżyłaś? Myślę, że tak. Vielleicht warst du durch die Umstände der Familie, der Ehe total niedergeschlagen. Może przez okoliczności towarzyszące ci w rodzinie, w małżeństwie, byłaś kiedyś straszliwie przygnieciona. Ganz da unten. Całkiem rozłożona, można powiedzieć. Und dann bist du in die Zusammenkünfte gekommen. Ale przyszłaś na zgromadzenie. Und dann hat der Herr durch irgendeinen Bruder, der gar nichts wusste von deiner Not. I Pan przez jakiegoś brata, który nic nie wiedział na temat Twojej nędzy, mówił do Twojego serca. I dał Ci głęboką pociechę. Zostałaś podniesiona z tego niskiego położenia ku górze, ku Panu. Przyszłaś do domu. Okoliczności w ogóle się w międzyczasie nie zmieniły. Było zawsze tak, było tak, jak zawsze. Ale ty miałaś siłę z Panem, aby iść z Panem na powierzchni wód. To jest to, co znaczy u góry. Następnie trzeci punkt. Wyłożona tymi miękkimi wykładzinami czy poduszkami. Mówi nam to obrazowo o pokoju i o spokoju. Tam można wygodnie usiąść. Tam się mieszka. Tam czuje się każdy jak w domu. Tam można się czuć dobrze w obecności Pana. Tak ma to być. Tak miałoby być w miejscowym zgromadzeniu. Tam nie ma takiego walczenia przeciwko sobie. To nie jest miejsce na to. To jest miejsce pokoju i harmonii. Tam można się miłować wzajemnie. Tam nie jest się nastawionym przeciwko sobie. Tam idzie się wspólnie, razem. I po czwarte, sala ta jest gotowa, przygotowana. Co nam ma do powiedzenia to zdanie? Mam nam to do powiedzenia, że prawda o zgromadzaniu się wierzących jest starą prawdą, gotową. Kilka lat temu, czy jakiś czas temu pośród nas mówiono coś takiego. My musimy prawdę o naszym sposobie zgromadzania się przemyśleć na nowo. Nie musimy niczego na nowo przemyślać. Wir müssen das, was durch den Apostel Paulus über das Zusammenkommen gesagt wird, einfach nur festhalten. My to, czego potrzebujemy, to tylko tę prawdę, która została nam przekazana przez apostoła Pawła dotyczącą naszych zasad zgromadzania się, utrzymać, mocno ją się utrzymać, je się uchwycić. Alte Wahrheit. To jest stara prawda. Die ist 2000 Jahre alt. Ona już ma 2000 lat niemal. Judas sagt, dass diese Wahrheit einmal den Heiligen überliefert wurde. Juda mówi, że prawda ta raz jeden została świętym przekazana. I nic nowego, zupełnie nic nie doszło do tego. Nie ma żadnych nowych objawień dotyczących sposobu zgromadzania się wierzących. Jeszcze raz, utrzymać. Im letzten Brief, den Paulus schrieb an den Timotheus, im zweiten Timotheusbrief,
W ostatnim liście, jaki apostoł Paweł napisał, napisał go do Tymoteusza. Da sagt er, bewahre das schöne anvertraute Gut. On mówi do niego, zachowaj to piękne, powierzone tobie dobro. Halte fest das Bild gesunder Worte. Utrzymaj ten obraz zdrowych słów. Ihr lieben jungen Freunde, haltet bitte mili, fest. Młodzi przyjaciele, utrzymajcie to. Damit uns dieses Zusammenkommen auch in den kommenden Generationen nicht verloren geht. Aby ten sposób zgromadzania nie przepadł w następnej generacji. Są bracia, którzy się boją, że mogłoby to być porzucone. Jeszcze mogę 5 minut mówić? Teraz chciałbym te 4 punkty chciałbym je wziąć i przenieść do nieba. To jest najważniejszy punkt tego fragmentu słowa. W niebie też jest wielka sala. Tak. I gdy Zbawiciel by dzisiaj przyszedł, to weźmie wszystkich zbawionych czasu łaski, weźmie wraz ze sobą do tej wielkiej, przestronnej sali. Tam nie będzie nikogo brakować. Ani jednego. Wszystkich ich powołasz. Mówi jedna pieśń, będziemy śpiewać radosną pieśnią. Temu bawarankowi, który nas pojednał. Strasznie się cieszę, myśląc o tym momencie. Tam nie będzie nigdy już żadnego bolesnego podziału między wierzącymi. Wtedy na zawsze i na zawsze będziemy już tylko i wyłącznie w tej jedności zgromadzeni. To jest ta perła, o której wczoraj słyszeliśmy. Wtedy ta jedność wszystkich wykupionych będzie podziwiana na wieczność. Ale czy my chcemy czekać aż do tego momentu? Czy nie chcemy raczej uczynić to, by teraz już tę prawdę reprezentować? Mam nadzieję, że każdy z nas odpowiedziałby na to pytanie, tak, chcemy dziś. A dopiero po drugie, tam w wieczności. Tam u góry będziemy już całkowicie na zawsze zabezpieczeni przed wszelkim dostępem wroga. Tam już nie będzie niczego, co by kogokolwiek mogło ku złemu zwieść. A to cudowne zażywanie rozkoszy w społeczności z Panem nie będzie już nigdy przez Niego zakłócone. Nigdy już nie będziesz się smucić. Nic już więcej Cię nie obciąży. Czy to nie budzi w nas pragnienia, by tam być? Po trzecie, tam też jest spokój. Ta sala jest bardzo wygodnie urządzona. Śpiewamy o tym w wielu pieśniach. Tak, tam przy tym tronie pokój na wieki nas oczekuje. Spokój na wieki, tak, cudownego spokoju będziemy tam zażywać. Tam będziemy przebywać już w wiecznym pokoju w obecności Pana. List do Hebrajczyków mówi, pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. I wkrótce wkroczymy w ten
to odpocznienie. Und auch dieser Saal ist fertig. Także i ta sala jest całkowicie już urządzona, gotowa. Das Haus des Vaters ist bereitet für dich und für mich. Dom Ojca został przygotowany, aby przyjąć tam ciebie i mnie. Jesus hat in Johannes 14 gesagt, Pan Jezus powiedział w Jana 14: Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Idę, aby przygotować wam miejsce. Ist er immer noch da am arbeiten? Myślicie, że cały czas tam jest po to, aby pracować nad przygotowaniem tego miejsca? Wybaczcie mi ten sposób wyrażania się bezpośredni. Czy tam w domu ojca trzeba jeszcze coś zrobić, żeby poprawić sufit, może podłogi, coś wyszykować? Nie, nie, nie. To miejsce od 2000 lat jest już całkowicie gotowe. In dem Augenblick, a w tej chwili, wo der Jesus als verherrlichter Mensch dort eingegangen ist, który Pan Jezus jako uwielbiony człowiek wszedł w to miejsce, in diesem Augenblick war das Haus des Vaters bereitet für Menschen. W tym właśnie momencie ten dom Ojca stał się całkowicie gotowym, aby przyjąć ludzi. Schon 2000 Jahre ist ein Mensch im Himmel. Od 2000 lat przebywa tam jeden człowiek. Und weil ein Mensch im Himmel ist, i ponieważ człowiek tam jest obecny, wir als Menschen auch dort sein können. To i my jako ludzie zostaniemy tam wprowadzeni. Also auch diese Stätte ist fertig. A więc to miejsce jest gotowe. Und was lernen wir jetzt aus diesem Vergleich? Czego się uczymy z tego porównania teraz? Das heutige zusammenkommen, że dzisiejsze zgromadzanie się zu seinem Namen hin, do jego imienia ist ein Stück vom Himmel. Jest kawałeczkiem nieba na ziemi. Natürlich noch eine Frage zum Schluss. Na koniec chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Wenn das so ist, jeżeli tak jest, das ist so, a tak jest, warum dlaczego? Machen wir es uns oft so schwer? Dlaczego my sami sobie tak tę sprawę komplikujemy i utrudniamy.